Cześć, siemanko, witam was w dzisiejszym. Majka, to nie jest trudne, żeby to powiedzieć. Cześć, siemanko, witam was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie to dla niektórych stety, dla niektórych niestety, haul zakupowy. Połowa osób na moim kanale lubi takie filmiki, połowa nie lubi, więc jeśli nie jesteś fanem tego typu filmików, po prostu nie oglądaj go, a jeżeli po prostu ci się nudzi i chcesz zobaczyć to, co mam dzisiaj do pokazania, to zostań ze mną i dziękuję bardzo. Dzisiaj będzie haul zbiorowy aż z 3 sklepów internetowych zagranicznych, ponieważ nie chciałam tego robić oddzielnie. Wydaje mi się, że ja też wolę oglądać filmiki, gdzie to wszystko jest połączone razem, niż każdy osobno, więc przejdźmy do rzeczy. Są to 3 zamówienia dokładnie z Sheinside, Choice i CN Direct. Przede wszystkim jestem zdenerwowana, a raczej byłam zdenerwowana na Sheinside i Choice, bo po raz pierwszy w moim życiu zdarzyło się coś takiego, że czekałam na przesyłkę ponad miesiąc. Po prostu czekałam na przesyłkę ponad miesiąc, nie chodziłam do skrzynki zobaczyć, czy przypadkiem nie ma awizo, ponieważ dostałam informację, że moja paczka została wysłana. Po czym, kiedy już czekałam ten miesiąc, już byłam tak zdenerwowana, że miałam do nich napisać, co się z tą paczką dzieje. Nagle obydwie panie z obydwu firm napisały mi wiadomość, że paczka została wysłana. Po miesiącu czekania napisały mi, że paczka została wysłana, więc gratulacje naprawdę dla tej firmy. Więc może najpierw opuszczę te dwie firmy, Choice i Sheinside, i przejdę do zamówienia całkowitego, z którego jestem bardzo zadowolona, czyli do strony CN Direct. Przesyłka przyszła mi w przeciągu tygodnia, co jest dziwne, bo zawsze te firmy typu Dressing, właśnie CN Direct, New Dress przychodzą w przeciągu 2-3 tygodni, a tym razem pojawiła się ta paczka bardzo szybko, jak mówiłam wcześniej, w przeciągu tygodnia. I przejdźmy do rzeczy. Zamówiłam 3 zestawy pędzli, czyli te podróbki, albo kto wie, może nie podróbki tych pędzli z Real Techniques. Jak niektórzy wiedzą, ja mam już jeden zestaw, gdzie jest pędzel do podkładu, do korektora, chyba jeszcze jest do róża i bronzera. I jeszcze jakiś taki mały, na przykład do ust może być. I teraz zobaczyłam inne zestawy tych pędzli. Zamówiłam taki zestaw, w którym mamy pędzel do pudru, może być następny pędzel do nakładania cieni oraz pędzel możliwy do podkładu, chociaż wiadomo, że takie pędzle do podkładu się raczej nie nadają. Zamówiłam takie pędzle mojej mamie. One są, jak już wspominałam we wcześniejszym filmiku z tamtym zestawem, one są bardzo mięciutkie. Nic się z nimi nie dzieje po myciu, bo ja moje pędzle katowałam już tyle razy i tyle razy je myłam. I są dalej milutkie, mięciutkie i mi się na przykład świetnie sprawdzają, więc wydaje mi się, że ten zestaw pędzli jest z tej samej firmy, co tamten, więc będzie się sprawdzał także rewelacyjnie. Kolejnym zestawem jest taki zestaw pędzli do cieni. Jest tutaj pędzel właśnie do blendowania, jakieś do nakładania, do eyelinera, jest nawet pędzelek do brwi, czyli takie małe pędzle, które służą do makijażu oczu. I do tego tutaj przełożyłam, pewnie widzicie, kolejne pędzelki, ale to jest zupełnie inny zestaw. To jest pierwszy zestaw, który taki mam i to są też głównie pędzelki do cieni i są bardzo milutkie, więc też się miło zaskoczyłam. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Dam wam dokładnie znać, kiedy moja mama je przetestuje, kiedy ich użyje. Kolejną rzeczą są 3 case'y na iPhone'a. Tutaj macie taki zielony i niebieski, ala takie M&M'sy. To są case'y gumowe, są bardzo fajne, jedyne takie, które mogłam zamówić, ponieważ bardzo jest mało case'ów na iPhone'a 5C, czyli na tego, którego mam. Jeszcze dodatkowo jest case różowy, który mam obecnie na telefonie, który już widzieliście w poprzednim filmiku. Kolejną rzeczą, o którą bardzo często mnie pytaliście, są okulary z tej firmy CN Direct. Jedne różowe, oczywiście też zobaczcie zbliżenie, ale możecie zobaczyć i teraz, jak na mnie wyglądają. Oraz jedne takie czarno-beżowe, trzymają beżową obwódkę i wyglądają one tak. Kolejną rzeczą, którą też już widzieliście, jest zestaw obiektywów do iPhone'a czy do innych telefonów, aczkolwiek pisało, że to jest do iPhone'a. Widzieliście ją w ostatnim Jak patrzam na świat i właśnie z tej strony te obiektywy zamówiłam. Pamiętajcie, że wszystkie linki do tych rzeczy będziecie mieli w opisie, jak zawsze pod każdym filmem. Polecam te obiektywy każdemu, kto interesuje się fotografią i chciałby robić też zdjęcia fajne telefonem, a nie tylko lustrzanką czy tam jakimkolwiek aparatem, który posiada. Kolejną spoko rzeczą jest szczoteczka do mycia twarzy, która jest zdecydowanie lepsza niż te z Rossmana, bo one potem twardnieją i po prostu haratają nam twarz, a ona jest taka milusia po prostu, że bardzo milusia, aczkolwiek mam wątpliwości do tego, czy ona w ogóle coś myje na tej twarzy, ponieważ ją używałam i nie zauważyłam jakichś mega spektakularnych efektów. Więc nie wiem, ale jeżeli szukacie fajnej, delikatnej szczoteczki do mycia twarzy, to zdecydowanie polecam. Szczególnie, że na tej stronie nie jest droga, jest wręcz tania. Naprawdę tania, jak na szczoteczkę do mycia twarzy. Kolejną pierdółką, której nie wiem, jak mam dokładnie pokazać, są zwykłe, cieniutkie takie tasiemki, które się przylepia na paznokcie. I ja je zamówiłam z tego względu, że chciałam sobie robić wzorki na paznokciach, po prostu malować paznokieć.
przyklejać, odklejać, robić jakieś wzorki. I też za chyba 18 takich tasiemek też płacicie bardzo tanio, jakieś 10 zł, więc też zdecydowanie polecam, jeżeli szukacie takich tasiemek. I chyba zaczynam dochodzić do wniosku, że mamy lekkiego fioła na punkcie kosmetyczek, ale no błagam was, te kosmetyczki są po prostu mega, 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 mega urocze. Ja je noszę do szkoły na jakieś rzeczy typu odkażacz do rąk, albo malutki krem do rąk, albo jakieś balsamy do ust, albo jakieś, nie wiem, pilniczki i takie rzeczy, wiecie, wszystko to jest potrzebne, kiedy się wychodzi z domu. I właśnie dlatego sobie zamówiłam takie małe kosmetyczki, zajmują bardzo mało miejsca w plecaku i bardzo je polecam, też nie były drogie, a są po prostu śliczne, są po prostu tak urocze i piękne, że nie mogę się na nie napatrzeć. I ostatnią rzeczą z Sen Direct są lampki, które wiszą u mnie w pokoju, więc po prostu zobaczcie zbliżenie. Są to piękne lampki, to jest ta podróba tych lampek Cotton Ball, one są inne, one nie są z tej takiej niteczki. To może teraz przejdziemy do Choice'a. Choice przyszedł, jak wcześniej wspominałam, tak jak Sheinside po miesiącu. I zamówiłam przede wszystkim dwie pary okularów, jedne mi się podobają, drugie mi się nie podobają i zaraz wam pokażę te, które mi się nie podobają. To jest niby ten sam model, ale te niebieskie są jakoś źle wykonane, po prostu fatalnie w nich wyglądają. Mam wrażenie, że wygląda na mnie totalny debil. Dajcie znać, co uważacie. Mi się te okulary nie podobają. Chyba jakąś oddam, komu po prostu będzie w nich dobrze. Nie wiem, co z nimi zrobię. Mi się te okulary po prostu nie podobają, te granatowe. A szkoda, bo naprawdę fajny kolorek mają i wzór, więc szkoda. I drugie okulary, które mi się akurat już podobają, są to takie zielone okulary. I te okulary na przykład bardzo mi się podobają. Mam wrażenie, że są inaczej wykonane i że lepiej w nich wyglądam. Takie mam wrażenie. Chyba można mieć takie wrażenie. Nie wiem, te okulary mi się podobają, jest w nich ciemno, więc mam nadzieję, że nie będzie mi w nich raziło słońce. I zamówiłam na Choice zestaw. To wszystko zamówiłam osobno, ale trzy takie śliczne kociaki, czyli takie malutkie kosmetyczki na jakieś karty, jakieś drobniejsze pieniążki. Naprawdę spoko sprawa, mam tutaj takiego kota, takiego rudawego kocurka i takiego słodzieśnego, po prostu nie wiem, są piękne, jestem z nich zadowolona. Kolejną rzeczą są buty, które na pewno połowie się spodobają, a połowie się nie spodobają, bo są to buty dość specyficzne. Mi się te buty bardzo podobają, są fajne, czarne, zamszowe i na grubej, białej podeszwie, więc naprawdę spoko sprawa. Ja mam numer 39 i są te buty na mnie dobre, więc wydaje mi się, że rozmiarówka też jest w porządku. Kolejną rzeczą jest kombinezon, który wiele z was już widziało na Snapchacie i niektórym się bardzo spodobał. Jest to taki czarny kombinezon w żółte słoneczniki, no nie, niebieskie słoneczniki, no żółte słoneczniki, wiadomo. Niektórym bardzo wam się spodobał, mi też się ten kombinezon podoba, aczkolwiek miałam lekkie ale, czy nie, moje nogi nie wyglądają za grubo, to mi pisaliście, że jestem jakaś nienormalna. Oczywiście zobaczcie ten kombinezon jeszcze na mnie, jest lekki, przybiegny, fajny, nie widać dupy, więc wszystko, co powinien mieć kombinezon, właśnie jest w tym kombinezonie i się mega sprawdza. Ostatnią rzeczą z Choice'a są spodnie, którym wszystkim się spodobały praktycznie z tego, co czytałam. Są to takie spodnie z dziurami, to jest taki jeans połączony z leggingsami, one są bardzo rozciągliwe, to jest rozciągliwy materiał, ja wiedziałam, że one takie będą, ponieważ oglądałam filmik u Karoliny Stylizację i ona powiedziała, że radziłaby zamówić rozmiar mniejszy niż mamy. Ja zazwyczaj noszę M-kę, ale zamówiłam w tych spodniach S-kę i super, dobrze trafiłam z rozmiarem, chociaż raz w życiu trafiłam z rozmiarem spodni na tych stronach zagranicznych. Tak, dziękuję ci panie. I to było całe zamówienie ze strony Choice. Teraz przejdźmy do Sheinside, z którego jestem tak pół na pół zadowolona. To może zaczniemy od spodni, które tradycyjnie są na mnie za małe. Jestem już tak zdesperowana, żeby kupić w końcu dobre spodnie na tych stronach. Nie ma szans w ogóle. To wygląda naprawdę dobrze. Super. Ja generalnie noszę M-kę, jak już wspominałam, ale w tych spodniach mówię, mam to w dupie, zamawiam L-kę, żeby te spodnie na bank tam nie weszły. Ha! Jasne, śmieszne, uśmiałam się. Oczywiście zatrzymały mi się na kolanach, już nie wciągnęłam ich dalej, obyście mi, że naprawdę nie mam grubej dupy chyba. I jestem w stanie wejść w takie spodnie, nie wiem, co z nimi jest nie tak, one są tak wąskie, że po prostu w nie nie weszłam. I jeśli ktoś jest zainteresowany tymi spodniami, bo to są spodnie z wysokim stanem z tego co pisało, to ja je będę sprzedawać oczywiście taniej za jakieś 20, 30, ewentualnie 40 zł, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na Vinted, linka macie poniżej w opisie i na bank będę te spodnie sprzedawać, bo po co mam trzymać za małe spodnie? Naprawdę zaczynam czuć się grubo. Kolejną rzeczą jest rzecz, która mega mi się podoba, jest to flanelowa koszula, granatowo-zielona, bardzo fajna, noszę ją teraz cały czas. Aczkolwiek ja lubię mieć koszule luźniejsze, po prostu wolę, żeby koszula na mnie wisiała jak worek pogrzebowy, naprawdę.
I zamówiłam specjalnie L-kę, ale ta L-ka jest po prostu dla mnie idealna, jeżeli chodzi o rękawy, o długość, o wszystko, więc cud, że nie zamówiłam M-ki albo coś w tym stylu, bo ta koszula była po prostu na mnie za mała. Jeżeli chcecie mieć taką koszulę, która będzie mega na was wisieć, to zamówcie XL-kę, to wydaje mi się, że będzie tak na styk na was wisieć. I jestem z niej zadowolona, koszula jest ciepła, dobrze wykonana, nie mam żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o tą koszulę. Kolejną rzeczą jest niestety bluza, która jest na mnie za mała, bluzy też są na mnie za małe na tej stronie. No chyba za jakieś, ja chyba jestem za długa, jeżeli chodzi o wzrost i o rękawy. Jest to taka bluza z takiego milutkiego, milusiego materiału. Ona ma taki kaptur z takimi czerwonymi uszami i ogólnie jest bordowa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą bluzą kangurką, to będę ją także sprzedawać za jakieś 30 zł, więc też będzie link do aukcji na Vinted. I dwie ostatnie rzeczy z Shinsight, jest to taka czarna sukienka. Jest ona dość krótka, ale pupę na szczęście zasłania. I ja kupiłam tą sukienkę oraz następną, którą zobaczycie, z myślą taką, że nie mam po prostu już co zakładać na te wszystkie osiemnastki, które teraz są po prostu co drugi dzień. A wiadomo, takie sukienki zawsze się przydają, takie basicowe, czarne, granatowe. Druga sukienka, która wygląda troszeczkę inaczej niż na zdjęciu, jest to taka granatowa sukienka z bardzo fajnego, leistego, granatowego, milutkiego materiału. Trzeba będzie ją wypracować, bo jak widzicie, ona się strasznie gniecie i to nie wygląda atrakcyjnie. Oczywiście też zobaczcie mnie w tej sukience, ale jest fajna, milutka i na pewno ją założę. I to tyle, jeśli chodzi o cały haul ze sklepów internetowych. Dajcie znać, która rzecz wam podobała się najbardziej, co chcielibyście kupić, spróbować. Jeśli chcecie zobaczyć te rzeczy, to macie wszystkie linki na dole w opisie. Zerknijcie też na Vinted, bo sprzedaję dużo rzeczy z takich właśnie zamawianych, ponieważ bardzo często jest tak, że po prostu nie trafiam z rozmiarem. A jeżeli mogę to komuś oddać po prostu taniej, to dlaczego by nie? Więc zerknijcie. Poza tym zapraszam was do innych filmików na Instagrama, na Facebooka i na wszystkie te social media. I widzimy się w następnym filmiku. Siemaneczko!